Dominik urodził się w wiosce Riva di Ceri w Piemoncie w roku 1842. Jego ojciec był rzemieślnikiem, a matka krawcową. Rodzice wychowywali dzieci w głębokim poszanowaniu religii. Dominik już jako 5-letni chłopiec służył do mszy świętej, co wymagało od niego dużego samozaparcia, bo Eucharystię sprawowano wówczas tylko rano. Podobno nie mając zegarka, wiele razy przychodził za wcześnie i modlił się, klęcząc przed zamkniętymi drzwiami kościoła. Po mszy uczył się w szkole prowadzonej przez proboszcza. Gdy zakończył w niej edukację, przeniósł się do kolejnej szkoły, do której musiał chodzić codziennie 8 kilometrów pieszo. Mawiał, że w drodze towarzyszy mu Jezus, Maryja i Anioł Stróż. Dnia 8 kwietnia 1849 roku, Wielkanoc, przyjął pierwszą komunię świętą. Ze strony księdza proboszcza był to akt wielkiej odwagi, gdyż w owym czasie panowało przekonanie, że do sakramentów należy dopuszczać w wieku znacznie późniejszym. O dojrzałości duchowej Dominika świadczy postanowienie, jakie napisał z okazji tej uroczystości w swojej książeczce do nabożeństwa. Będę często spowiadał się i komunikował, ilekroć mi na to zezwoli mój spowiednik. Będę święcił Dzień Święty. Moimi przyjaciółmi będą Jezus i Maryja. Raczej umrę, aniżeli zgrzeszę. Mając 12 lat, Dominik spotkał świętego Jana Bosko, który przyjął go do swojego oratorium w Turynie. Nawiązała się między nimi szczególna duchowa więź. Pewnego dnia ksiądz Jan Bosko miał do chłopca kazanie, w którym rozwinął trzy myśli. Jest wolą Bożą, byśmy się stali świętymi. Łatwo to można osiągnąć. W niebie czeka wielka nagroda dla tego, kto zostanie świętym. Dominik zwrócił się wtedy do księdza Bosko z tymi słowami. Czuję potrzebę i pragnienie, aby zostać świętym. Nie myślałem nigdy, że jest to takie łatwe. Muszę zostać świętym. Niech mi ksiądz w tym dopomoże. Na to wielki pedagog dał chłopcu taką odpowiedź. Bądź zawsze wesoły, spełniaj dobrze swoje obowiązki i pomagaj kolegom. Dominik swoją postawą dawał przykład innym chłopcom. Podejmował wiele inicjatyw, żeby pomagać tym, którzy gorzej się uczą i robią mniejsze postępy na drodze duchowej. Był prawą ręką księdza Bosko. W bardzo młodym wieku otrzymał dar kontemplacji, ekstazy i inne nadprzyrodzone dary. Pewnego dnia zapukał do pokoju Jana Bosko, błagając go, by natychmiast szedł z nim. Zaprowadził go do mieszkania umierającego protestanta, który pragnął pojednać się z Bogiem. Odległość od oratorium była znaczna. Dla świętego Jana Bosko pozostało na zawsze zagadką, skąd Dominik dowiedział się o tym protestancie i o miejscu jego zamieszkania, skoro tu nigdy nie bywał. Nie wypadało zaś chłopca o to pytać. Kiedy indziej Dominik stanął przed bramą jednego domu i zadzwonił. Gdy mu otwarto, zapytał, kto tu umiera. Zaprzeczono, a gdy na jego naleganie zaczęto wypytywać po mieszkaniach, znaleziono samotną, umierającą staruszkę. Późną jesienią roku 1856 Dominik zaczął odczuwać wysoką gorączkę. Gnębił go silny, uporczywy kaszel. Jan Bosko wezwał lekarza. Ten orzekł chorobę płuc, bardzo już zaawansowaną, i polecił, by chłopca natychmiast odesłać do rodzinnych stron. Kiedy Dominik żegnał świętego Jana Bosko i kolegów, ze łzami w oczach powiedział: ja już tu nigdy nie wrócę. Zmarł 9 marca 1857 roku, w wieku zaledwie 15 lat, zaopatrzony sakramentami świętymi. W chwili śmierci miał powiedzieć do swojego ojca, który modlił się za niego, że widzi piękne rzeczy. Jego relikwie spoczęły w Turynie, w Bazylice Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, w pobliżu relikwii świętego Jana Bosko. Śmierć nie rozłączyła duchowego ojca i syna. Mimo bardzo młodego wieku, pośród zwyczajnych obowiązków codzienności, przebywając między rówieśnikami, Dominik Savio osiągnął świętość. Jej zrozumienie zawarł w liście do przyjaciela. Tu, na ziemi, świętość polega na tym, aby stale być radosnym i wiernie wypełniać nasze obowiązki. Pius XI powiedział o nim: mały święty, ale gigant ducha. Beatyfikowany w roku 1950, a kanonizowany w 1954. Dominik Savio to najmłodszy wyznawca, jakiego kanonizował Kościół. Jest patronem ministrantów i młodzieży. Ikonografia ukazuje świętego z lilią lub z krzyżem w dłoni. Czasem stoi przed statuą Matki Bożej, bywa również przedstawiany z aniołem.
Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry. Spraw za wstawiennictwem świętego Dominika, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli osiągnąć Twoją chwałę w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.